Ja teraz zaproszę do nas pana Marka Grahama z Wielkiej Brytanii. Mark Graham obecnie kieruje działaniami PwC, firmy PwC w Wielkiej Brytanii w zakresie doradztwa dotyczącego inwestycji społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Mark doradza firmom, przedsiębiorcom społecznym, organizacjom non-profit, a także agencjom rządowym w zakresie właśnie mierzenia wpływu społecznego. Prezentacja ta pozwoli Państwu też zobaczyć, że jakby od strony biznesowej również ważne jest spojrzenie na to, jakie nasze działania mają wpływ społeczny i jak na ten wpływ właśnie patrzy firma PwC. Zapraszam Marka serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkim Państwa. Nazywam się Mark Graham, jestem z PricewaterhouseCoopers i jestem szefem Wydziału do Spraw Inwestycji Społecznych i Przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii. Właściwie mieszkam w Szkocji, a zatem myślę, że za kilka tygodni być może już nie będę szefem tego Wydziału do Spraw Inwestycji Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych Wielkiej Brytanii. Chciałbym omówić trzy tematy. Po pierwsze, chciałbym ustawić fundację w pewnym kontekście ogólnie inwestowania czy inwestowania w efekty. Fundacje tak naprawdę zajmują się jedną rzeczą. Fundacje inwestują, niezależnie od tego, czy jest to w formie przekazywania grantów, czy też być może innych działań. Inwestycje przekazują środki finansowe na różnego rodzaju cele. I dlatego też, jak tutaj możemy ustawić fundacje ogólnie na rynku inwestycyjnym, globalnym. A później omówię kolejną kwestię, jakie są nasze poglądy dotyczące tego, jak należy dokonywać pomiaru efektu. A później, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, dlatego że dopiero jak połączymy te dwa elementy, inwestycje oraz pomiar efektu, to wpiszemy się w bardzo żywotnie debatowany teraz temat Wielkiej Brytanii. Właściwie zawsze padają pytania na ten temat. Nie wszyscy są tym zainteresowani tego typu zagadnieniami. Jeżeli chodzi o nasze postrzeganie fundacji i filantropii, wydaje mi się, że my tutaj podjęliśmy pewną pracę na rzecz jednej z agencji japońskich, która również zadała to samo pytanie, czy można wypracować najlepsze praktyki we wszystkich fundacjach inwestujących w efekty. Te informacje są dostępne publicznie, zatem gdybyście Państwo byli dostępni, to w przyszłości na pewno będziecie mogli pozyskać odpowiednie linki. Natomiast to, co jest ciekawe, gdy zaczęliśmy analizować fundacje, to jest to, że organizacje non-profit i fundacje w niektórych przypadkach tak naprawdę odchodzą od przekazywania grantów i w tej chwili pożyczają i finansują. Z dwóch powodów. No cóż, po pierwsze zapewnia to większą trwałość tych inwestycji, które finansują, czy tych projektów, które finansują, dlatego że to jest taki cały cykl. Kiedy starają się instytucje pozyskać grant, wydają go, a potem ubiegają się o kolejny grant. I to redukuje uzależnienie od grantów. Natomiast to, co jest tutaj istotniejsze, to jest trwałość organizacji inwestowania. I współpracujemy z fundacją Shell. Oni mniej więcej około 5 lat temu podjęli taką decyzję, że to nie powinno sprowadzać się do grantów, tylko do podjęcia komercyjnej decyzji i do wypracowania praktyk komercyjnych, aby rozwiązywać kwestie społeczne. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii. Esme Fairbairn też znacząco odchodzi od grantów i zmierza w stronę inwestycji. I mamy jeszcze element inwestorów w efekt, inwestowanie w efekt. W większości przypadków te działania skupiają się na Afryce i Azji. Natomiast gdy przyjrzymy się celom oraz strategiom organizacji takich jak IFC i CDC, to tutaj po raz kolejny okaże się, że im tu chodzi o inwestowanie, czyli instrumenty dłużne, różne, i to jest w pewnym sensie motywowane innymi celami niż tylko zwroty finansowe. Fundusze prywatne tutaj także bardzo często interesują się zwrotami społecznymi. To jest kwestia, którą rozważają w procesie decyzyjnym. Jeżeli natomiast chodzi o samą Wielką Brytanię, to na pewno mamy nowych graczy na tym rynku inwestowania w sprawy społeczne, które podejmują wysiłki, aby uporać się z pewnymi kłopotami, aby stworzyć rynek inwestycji społecznych. I wydaje mi się, że najistotniejszym aspektem tego to jest działanie Big Society Capital. Jest to bank, który skupia się na udzielaniu wsparcia inwestycjom w pośrednictwo finansowe i w ostatecznym rozrachunku dochodzi do inwestycji w przedsięwzięcia społeczne i non-for-profit. Natomiast jeżeli chodzi o sam kontekst, to wydaje mi się, że te obszary, w których fundacje odgrywają kluczową rolę,
To one kształtują się w sposób następujący. Właściwie mógłbym omówieniu tego poświęcić cały dzień, ale przyjrzyjmy się osioł. W dolnym lewym rogu mamy tutaj porażki rynkowe, gdzie rynek nie przekazuje wsparcia finansowego albo nie dostarcza usług i produktów. Kolejna oś dotyczy tego, gdzie można generować największy efekt społeczny. I dopiero trzecia oś skupia się na finansowych korzyściach, gdzie możemy tu wygenerować przychody czy zyski. I gdybyśmy teraz to wszystko poklasyfikowali wzdłuż tych trzech osi, no to oczywiście, jeżeli chodzi o dwójkę i czwórkę, to można by oczekiwać, że sektor prywatny będzie inwestował i będzie tutaj działał, dlatego że tam można wygenerować zwroty finansowe. I jeżeli przyjrzymy się w związku z tym innym obszarom, to w większości przypadków, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o trójkę, to mamy tutaj przede wszystkim sektor publiczny, który finansuje tutaj różnego rodzaju takie luki czy niedobory. Jedynka, no to tutaj właśnie fundusze w efekt mają potencjał generowania bardzo istotnych zwrotów i mogą tutaj uporać się z porażkami rynkowymi. I teraz gdzie tutaj są organizacje pomocowe czy same fundacje, gdzie one się plasują? Myślę, że w obszarze piątym i szóstym. I tutaj mamy to jeszcze podzielone na podczęści. Myślę, że 5B to jest tutaj istotne terytorium. Dlatego, że niezależnie od tego, co instytucje robią, i ja tutaj pracowałem z firmami, które pozyskiwały środki finansowe, to tym tutaj nie chodzi o zwroty finansowe, tylko raczej o te efekty społeczne. Natomiast to, co jest ciekawym elementem, to jest 5A, ponieważ tutaj jeden z aspektów inwestowania to jest to, że być może tutaj jest taki potencjał wygenerowania korzyści finansowych i wtedy przejdzie się do obszaru 1. I właściwie jedyny powód, dla którego pokazuję Państwu ten wykres, to jest taki, że kiedy przyjrzymy się setkom inwestorom w efekt, jeżeli przyjrzymy się także zwrotom z inwestycji, to jest ten górna linia, zwrot ujemny, bardzo nieduży, średni, wysoki, to są zwroty finansowe. I potem przyjrzyjmy się teraz, gdzie fundacje się plasują, tutaj zwłaszcza w kontekście różnych inwestycji rozwojowych i kiedy mamy tutaj fundusze prywatne. I okazuje się, że zwroty finansowe także powiązane są z niższym poziomem finansowania. I widzimy to, że niektóre z tych kwestii, które przynosiły negatywne korzyści, no to one prowadzą do trwałości różnego rodzaju działań i rozwoju i to prowadzi do kolejnych inwestycji przez inwestorów w efekt. No dobrze, jak ta wartość może się kształtować? Jak się mierzy wartość? Bardzo wiele osób na pewno powiedziałoby i mówiło już tutaj w ciągu dzisiejszego dnia. I myślę, że z punktu widzenia fundacji nasza opinia jest taka, że należy tutaj przyglądać się relacjom dotyczącym tego, w co inwestujemy, czyli gdzie się plasujemy w tym spektrum. Czy doszło do jakiejś porażki rynkowej? Czy być może zwroty ekonomiczne będą mogły być wyhonorowane? Czy być może jakiś istotny wpływ, efekt społeczny, gdzie jesteśmy i w jaki sposób wpisujemy się w kontekście całego rynku. I ja tutaj stwierdziłbym, że przez cały czas potrzebujemy w skali globalnej, jak też na poziomie poszczególnych krajów, wypracowania konsensusu na temat tego, co będziemy mierzyć, jak to będziemy interpretować i jakie są implikacje dla finansowania. Co za tym robimy? No cóż, wydaje mi się, że kolejny element to jest wspólny język i system raportowania. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma. I to moja odpowiedź na to pytanie, dlaczego tego nie ma obecnie, jest taka, że na przykład gdybym Państwu 20 lat temu powiedział, jaka jest emisja CO2 w Państwa kraju, jak to wszystko wygląda, no to pewnie byście się zdziwili. Natomiast teraz wypracowaliśmy pewien wspólny język, pewną wspólną macierz, pomiar wpływu na środowisko i teraz już wszyscy rozumieją, o czym się mówi. I jeżeli chodzi o to, co myślimy, to jak to wszystko powinno być mierzone i raportowane, trzeba jeszcze określić. I wspólny język będzie temu służył. No cóż, mam tutaj bardzo taką wyszukaną prezentację PowerPoint, ale mam nadzieję, że to tylko wzmocni, o czym mówili poprzedni mówcy. Kiedy mówię o cenie, to tak naprawdę zgadzam się, że jest to punkt wyjścia. Nie można przystępować do oceny, ale najpierw trzeba sobie wypracować pogląd.
na ten temat w ramach każdego programu, projektu, jeżeli jest jakaś relacja, którą przewidujemy pomiędzy wkładem i wynikami, rezultatami, tak musi przebiegać. A zatem to, co mamy na wejściu, no to jest to coś takiego, co można od razu wymierzyć. Natomiast jeżeli chodzi o rezultaty, to no cóż, to jest inaczej mierzone, dlatego że to, co wkładamy tego rodzaju działania, one prowadzą do pewnych wyników, do pewnego outcome'u. Outcome to jest to, co staramy się osiągnąć, jaki chcemy efekt uzyskać. Natomiast netto wynik, netto outcome, to jest wyrażenie amerykańskie. To jest tak naprawdę przypisanie państwa działań do polepszania życia, czyli zatem jakie są tutaj te netto wyniki czy rezultaty. I w coraz większym stopniu z punktu widzenia inwestorów w efekt, z punktu widzenia fundacji, ja to podkreślam jeszcze raz, z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, to są te wpływy czy efekty netto, które są ważne. Ja chcę być przekonany o tym, jako ktoś, kto finansuje dany program, że rezultaty tego programu będą mogły być przypisane temu, co ja finansuję, czyli tym działaniom, które podejmujemy. Oczywiście PricewaterhouseCoopers ma taki sześcioetapowy proces do dokonania pomiaru efektu. Nie pięć, tylko jest sześć takich elementów. I jeżeli chodzi o przystąpienie do oceny, podjęcie oceny, to myślę, że trzeba bardzo jasno określić, jaki powinien być jej zakres. Kto jest beneficjentem, jakie są ramy czasowe, jakiego rodzaju zadania mają być wykonane. Nie sądzę, że można dokonać oceny i oceny ewaluacji, jeżeli nie mamy jasności tego, co staramy się osiągnąć. Oczywiście jest to tak naprawdę teoria zmiany, mapowanie zmian i tak dalej. Może przykłady można by tutaj mnożyć. I znowu nie sądzę, żeby można zbierać dane, chyba że wiemy, jakie są relacje pomiędzy działaniami, jakie podejmujemy i później, jakie efekty uzyskujemy. I dzięki takiej mapie można zacząć podejmować decyzje, w jaki sposób i co, jakiego rodzaju materiału będziemy gromadzili podczas realizacji projektu. Teraz, no cóż, stworzenie efektu, to jest tak, ale to są te pytania dotyczące tego efektu netto. W jaki sposób możemy zapewnić interesariuszy, że jest taka relacja. I kolejne dwa elementy, no to już, no cóż, ludzie na pewno będą dokonywali porównania pomiędzy poszczególnymi programami. I wydaje mi się, że no, trzeba tutaj także być przygotowanym na takie pytanie. I także z wewnętrznego punktu widzenia musimy sobie określić, co się nam sprawdziło, a co nie. No i wreszcie, i to jest na pewno rzecz, którą my chcielibyśmy podkreślić, to jest to, proszę bardzo, to uwielbiamy na temat ocen. I chodzi o to, by pomagać innym w zrozumieniu wyników, rezultatów i wpływu ich decyzji. I ja po prostu jestem obiektywny, transparentny, chcę im pomagać w zrozumieniu tego, jakiego rodzaju efekt jest generowany i co chcemy uzyskać w wyniku tego wszystkiego. No dobrze, pracuję w wspaniałej organizacji. Parę lat temu taki program Women Will był realizowany. Polega na tym, że mamy 9 kobiet, jednego mężczyznę w Amsterdamie i tak naprawdę, jak tytuł wskazuje, chodzi o wspieranie programów dotyczących praw kobiet na całym świecie. Jest to świetna organizacja, dlatego że zajmuje się właściwie jednym rodzajem działalności. Zapewniają to, że jeżeli dany program generuje bardzo istotne zmiany, to sprawiają, żeby ta zmiana następnie rozprzestrzeniła się właściwie w całej sieci, w której oni pracują. W Chile był handel dziećmi i ten program przyniósł bardzo istotne korzyści właściwie dla całej sieci, nie tylko dla jednego miejsca i był szeroko promowany. I dlatego też poproszono nas, abyśmy wypracowali teorię zmiany. Właściwie dyskusje bardzo ożywione temu towarzyszyły, ale chciałbym powiedzieć, na czym to wszystko polega. Przykład, wprowadzenie judo wśród dziewczynek w średniej szkole w Ugandzie. I jakie były konsekwencje, jakie były efekty? Oczywiście to było przy pomocy Komisji Europejskiej realizowane. 20 tysięcy euro kwota została wyasygnowana po to, by wypracować program szkoleniowy, aby dziewczynki z Ugandy mogły ćwiczyć judo. Jakie są w związku z tym wyniki, efekty?
No, były lekcje judo, które były organizowane dla dziewcząt. Powiedzieliśmy rzecz następującą. Jeżeli chodzi o hipotezy, to co przewidujemy, co antycypujemy, jakie będą wyniki, rezultaty tych lekcji. I podzieliliśmy to na kilka kategorii. Czego dziewczynki nauczyły się, uczestnicząc w takich lekcjach? Jakiego rodzaju działania mogą w wyniku tego wszystkiego podejmować? Jakiego rodzaju zmiany długofalowe możemy mieć nadzieję, że będą uzyskane z powodu uczestnictwa w tych lekcjach. No i to niektóre rzeczy są takie zupełnie nieoczywiste, ale niektórym to umyka. No cóż, nauczyły się różnego rodzaju praktyk dotyczących karate, także samowyrażania się. Te lekcje pomogły także w artykułowaniu tego, jakie mogą być ich prawa. I jeszcze jedna rzecz. Towarzyszyła temu praca w grupach, pomagano sobie nawzajem i dlatego też można było porozmawiać na temat aspiracji, a zatem częścią tego programu ostatecznie było to, aby je odpowiednio przeszkolić, aby te, które przejdą to przeszkolenie, mogły być ambasadorkami programu. No, tak to wyglądało w pigułce. I teraz jakiego rodzaju działania zostały podjęte? Ćwiczenie karate i pokazywanie publicznie tych ćwiczeń. I to było bardzo ważne, że działały jako grupa, dlatego że w ten sposób promowały samą koncepcję swoich praw. Można by oczekiwać, że będą potrafiły lepiej fizycznie się obronić, ale także, że bardziej będą zgłaszane takie sytuacje, kiedy będzie przemoc w stosunku do tych dziewcząt realizowana. I później, że będą częściej chodziły do szkoły, będą bardziej wysportowane. I teraz w długim horyzoncie czasowym, jak to wszystko wygląda? Jeżeli na przykład ktoś angażuje się w programy sportowe albo w programy artystyczne, to kluczowe korzyści dotyczą zwiększenia pewności siebie, a także osoby te są bardziej sprawne fizycznie. Jeżeli to się sprawdza, można by antycypować, że będzie mniej przemocy i że będą się czuły bardziej upodmiotowione kobiety. I w ciągu 3 lat realizacji tego programu taki oto wzorzec wypracowano, w oparciu o który dokonywaliśmy pomiaru tej hipotezy. Nie wiedzieliśmy, co się zdarzy i zatem jak ten pomiar został pomyślany. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, to nie chodzi o to, że to jest tylko kwestionariusz, ale jest szereg innych kroków, które mogą być podjęte. Czyli na przykład antycypujemy, że oficjalnie dojdzie do zwiększonej liczby zgłaszanych spraw tutaj wykorzystywania dziewcząt. I teraz atrybucja, czy faktycznie tak to wyglądało. I kolejne jeszcze także bardzo ciekawe możliwości pomiaru. Nie chcę temu poświęcać zbyt wiele czasu, ale my mamy własną fundację także w Wielkiej Brytanii. Bardzo istotna praca została wykonana i około 2,5 miliona funtów zostało zainwestowanych w różnego rodzaju projekty realizowane w skali całego świata. Mnie poproszono o dokonanie oceny. No cóż, oczywiście pokazuję to w ciągu 30 sekund. Mamy projekt Green Hand na przykład, który wspierał posadzenie dużej ilości drzew. I teraz jeżeli chodzi o to, co myśmy zrobili, no sądzimy, że to będzie miało ogromny wpływ, ogromny efekt i mamy tutaj poczucie, że wywieramy na to wpływ. Teraz projekt Greenhouse. To jest organizacja, która zajmuje się szkołami w Londynie i współpracują w obszarach, które są biedniejsze, współpracują z dziećmi, które są w trudniejszej sytuacji. Poprzez sport działają, mają 3 jasno określone cele. Po pierwsze, zwiększenie sprawności fizycznej. Po drugie, no cóż, lepsze wyniki w szkole i uczęszczanie do szkoły, unikanie wagarowania i zwiększenie możliwości uzyskania zatrudnienia. No i zapobieganie dołączania do gangów. Został powołany taki zespół, który tutaj dokonał przeglądu informatyki. Koszty operacyjne o 10% zostały zmniejszone. Bez naszego wsparcia no, istnieje małe prawdopodobieństwo, że jeden program mógłby być zrealizowany. Jeżeli chodzi o poprzednie efekty czy poprzednie skutki, to wyglądała ta sytuacja troszeczkę inaczej. Mniejsze koszty dla budżetu to wszystko taki efekt przyniosło. Także tutaj specjalne olimpiady i tutaj mam podsumowanie tych efektów.
My sądzimy, to tutaj właśnie znowu ta paralela dotycząca emisji CO2, że jeżeli wypracujemy taki wspólny język, jeżeli zapewnimy konsekwencje działań, a o ile będziemy mogli dokonywać porównania, no to wówczas na pewno z punktu widzenia takiego finansowania korporacyjnego, z punktu widzenia takich fundacji, odejdziemy od takich praktyk czysto księgowości finansowej i przyjmiemy inny model, który będzie brał pod uwagę łańcuch wartości, który będzie patrzył w przyszłość, a nie wstecz, który będzie tutaj brał pod uwagę inne elementy. Wydaje mi się, że ten system charakteryzuje się większą transparentnością, jest lepiej zintegrowany, bierze pod uwagę nie tylko kwestie finansowe, ale szereg innych aspektów także. Nic jest złotym standardem. No cóż, te wszystkie mierniki mogą tutaj zostać zastosowane. Pytanie jest takie, że jeden z elementów, któremu przyjrzeliśmy się, to było to, że wynik realizacji tego programu było to, że lepiej były odżywione dzieci w biedniejszych dzielnicach czy w biedniejszych szkołach. I można tutaj antycypować, że także rezultatem będzie to, że osoby, które otrzymywały taką żywność, są zdrowsze i w oparciu o poprzednio przeprowadzone prace wiemy, iż potencjalnie możemy tutaj połączyć zdrowsze dzieci z lepszymi wynikami, jakie oni uzyskują w szkole. I mamy tutaj potencjalnie taką relację, taki wzajemny związek. Na kolejnym slajdzie pokazuję cały zakres, zasięg metod oceny efektów. Mamy także szereg organizacji pokazanych, które reprezentują różnego rodzaju metody. I kiedy w szczegółach przyjrzymy się temu, na czym się skupiają, jeżeli chodzi o wyniki, jeżeli chodzi o efekt, jeżeli chodzi o wpływ, to tak naprawdę nie ma żadnej, która by tutaj uwzględniała wszystkie trzy. I teraz może wrócę do tej uwagi na temat wspólnego języka oraz konwergencji. To jest bardzo istotne, w jaki sposób przedstawiamy, w jaki sposób komunikujemy się. Bardzo ważne jest to, abyśmy starali się zrozumieć odpowiednio ocenę oraz ewaluację. No cóż, myśmy tutaj wypracowali to, co teraz Państwu pokazuję. Jest to podejście do dużych globalnych firm i mówimy, że jest to Total Impact Measurement. Jest to specyficzny pomiar, który działa centralnie. I teraz, jeżeli przyjrzymy się praktyce oceny efektu, oceny wpływu, to staje się to zupełnie jasne, że wymaga to ogromu różnych metod, które byłyby zastosowane i one dotyczą różnych elementów efektu, kwestie ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i tutaj także skutki podatkowe. I teraz, jeżeli przyjrzymy się temu, jeżeli podejmujemy decyzję inwestycyjną, jeżeli dokonujemy oceny programu, to połączenie tych wszystkich elementów prowadzi do pytania coś za coś. Jeżeli chodzi o zarządzanie, to musimy po prostu zrozumieć całą zasadę coś za coś. To jest bardzo ważne. To wszystko jest dostępne publicznie, te wszystkie informacje. Gdybyście Państwo chcieli, to możecie mieć do nich dostęp. I teraz najkrócej rzecz ujmując, czego myśmy się nauczyli, jeżeli chodzi o dokonywanie pomiaru efektu. Sądzę, że podstawowa i fundamentalna rzecz, ja zgadzam się z pierwszym mówcą na tej konferencji, to jest to, że tak naprawdę to nie jest to, co się robi komuś, tylko to jest to coś, co Państwo musicie zrozumieć, dlaczego to robicie, a nie ktoś Wam coś takiego robi. Druga ważna uwaga to jest to, że w momencie, kiedy przystępujemy do tej podróży, no to pytanie jest takie, co sądzimy, że uda nam się osiągnąć i czy ewentualnie możemy to ująć w kontekście różnego rodzaju hipotez. Dane testy muszą być zastosowane, otwarte pytania po to, żeby te hipotezy przetestować. I chyba taką oczywistą rzeczą jest to, że nie można zakładać, że to, co robimy, będzie przynosiło tylko pozytywne efekty. Oczywiście z łatwością coś takiego mówimy. Być może Państwa organizacja macierzysta, gdy zastanawiacie się nad kwestiami środowiskimi, a PricewaterhouseCoopers również realizuje takie projekty i niektóre działania, które podejmujemy, przynoszą negatywne, nie pozytywne skutki. I teraz kwestia dotycząca logiki. Skupiajmy się na kontrfaktach. Czy tak naprawdę jesteśmy przekonani o tym, że to, co robimy, zmieni cały świat? I proszę kwestionować właściwie to wszystko. I musimy w związku z tym zrozumieć,
Czyli musimy rozumieć wyniki netto, a nie brutto. Teraz jeszcze kilka słów na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii. Gdy ukonstytuowała się nowa administracja w Wielkiej Brytanii, to wypracowała taki pogląd i z tym wiąże się ciekawa narracja, że należy wprowadzić radykalne zmiany, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zamówień. Natomiast w większości krajów, kto jest najistotniejszym źródłem wydatków? Rząd ma na swoim koncie największe wydatki, a zatem rząd, administracja może mieć radykalnie istotny wpływ na kwestie społeczne. Taki oto pogląd powstał. Radykalna zmiana. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli przyjrzymy się sytuacji w Wielkiej Brytanii, każdej administracji w ciągu ostatnich 30 lat, to właściwie wszelkie kwestie społeczne, czy zajmowali się? Nie. Bezrobocie, przestępczość, nadużywanie narkotyków, edukacja. Tak naprawdę tutaj nic się specjalnie nie zmieniło. A dlaczego? To nie można tutaj obwiniać sektor publiczny o to. Dlatego, że sektor publiczny jest na samym końcu całego procesu. Oczywiście osoby muszą trafiać do więzienia. Musimy być w szpitalu. Należy podejmować różne inne działania. No i bez cienia wątpliwości, o ile udałoby nam się interweniować wcześniej w tym procesie, no to wtedy niektóre z tych wyników czy rezultatów byłyby ograniczone. I cóż, ta administracja po raz kolejny stwierdziła, tak, oczywiście mamy przedsiębiorstwa społeczne, różnego rodzaju instytucje charytatywne, które mogą i którym powinno być wolno interweniować na wcześniejszym etapie, abyśmy tutaj mogli redukować te ostateczne efekty. No i oczywiście to przyniosłoby bardzo wiele korzyści dla sektora publicznego, gdy było mniej osób w więzieniach, osób, które trafiają do szpitala, gdybyśmy mogli poprawić edukację, gdyby można tutaj rozprawić się z gangami i tak dalej. Albo, no cóż, w 2010 roku, tak nawiasem rzecz ujmując, był sektor bankowy i sektor publiczny obciął swoje wydatki w Wielkiej Brytanii o 30% w ciągu kolejnych kilku lat. I my jako sektor publiczny nie możemy sobie pozwolić na tym etapie, aby za to zapłacić. No cóż, w związku z tym, no cóż, trzeba to przekuć w alternatywne możliwości finansowania i musimy w związku z tym zwrócić się do fundacji, musimy zwrócić się do inwestorów w efekt, musimy właśnie w taki sposób zacząć działać, dlatego że jeżeli te instytucje w wystarczającym czasie faktycznie zredukują liczbę osób w więzieniach czy osób w służbie zdrowia, no to cóż, to będą bardzo wyraźne oszczędności, które uda nam się wygenerować. To jest naprawdę wspaniałe w aspekcie osobistym, dlatego że co się dzieje? Oczywiście łatwo jest zidentyfikować kwestie społeczne, ale gdybyśmy wprowadzili 3 grupy do jednego pomieszczenia, które wcześniej nie były w nim, na przykład organizacje społeczne czy charytatywne, sektor publiczny i fundacje oraz inwestorów, no to cóż, jeżeli chodzi o to, gdzie ja uważam, że są te, gdzie to się wszystko sprawdza, to na pewno jest pewne zapotrzebowanie społeczne. Po drugie, są pewni dostarczyciele, którzy mogą jak najlepsze wyniki realizować w sektorze publicznym i jeżeli do tego dojdzie, no to cóż, na pewno to będą również istotne korzyści dla budżetu państwa. Przeprowadziłem kilka takich podstawowych ćwiczeń i jest taka dzielnica w Londynie, która nazywa się Islington. Jeżeli ktoś ma pecha, że jest zaaresztowany na ulicy właśnie w Islington, to koszty dla sektora publicznego to będzie 28 funtów 60 pensów. Oczywiście wiele działań tyle kosztuje, ale gdybyśmy zredukowali o jeden te sytuacje, to na pewno nie, chociaż o jedną osobę zaaresztowano, to na pewno nie zmniejszy to liczby policjantów. Chodzi o to, żeby te oszczędności były znaczące gotówkowe. W drugiej sytuacji na Islington zamknięto wszystkie ośrodki opieki nad dziećmi, dlatego że, no cóż, inni przestali także w tym uczestniczyć. Proszę także nie zakładać, że nie ma innych alternatyw. Proszę wziąć pod uwagę wszystkie opcje.
Jeżeli faktycznie będziemy rozważali efekt społeczny, to pytanie jest takie, czy jest wystarczające zainteresowanie ze strony inwestorów, bo im chodzi i o efekt społeczny, i o zwroty finansowe. Czy można dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o to, jakiego rodzaju zwroty oni uzyskają, o ile te rezultaty zostaną uzyskane? I czy na przykład to jest pytanie takie w kontekście Komisji Europejskiej, czy może być to zrealizowane w ramach przetargów publicznych, które zostaną zaakceptowane przez Komisję. I mój ostatni slajd, który chciałbym teraz Państwu pokazać. Już wcześniej powiedziałem kilka słów na temat wspólnego języka, czy wspólnych pomiarów. Gdy dokonujemy oceny, kiedy jest płatność w oparciu o rezultaty, to pamiętajmy o tym, że jest to DNA kontraktu. O ile wszystkie strony nie są w stanie uzgodnić, że to, co daje provider, że to będzie mogło być przypisane pewnym wynikom, no to po prostu nie dostaną, czy inwestorzy nie uzyskają środków. I dlatego cóż, tutaj pokazuję Państwu ten wynik netto. I właściwie miałem zamiar zadać to pytanie wcześniej, ale może zrobię to teraz. Jest taka obsesja dotycząca standardu złotego w sektorze publicznym, aby mierzyć tutaj wyniki netto w grupach kontrolnych. Może to jeszcze później powróci. Jakie są korzyści dla budżetu państwa? Czy to można wyrazić w gotówce? I teraz dostarczyciele środków finansowych na pewno jakieś koszty określą dotyczące realizacji tych swoich usług i także będą oczekiwali jakiegoś wynagrodzenia. No i znowu tutaj musimy to odnieść do rezultatów, gdzie będzie kapitał obrotowy, w jaki sposób, kto go dostarczy i w jaki sposób podejdziemy do protokołu pomiaru celów i w jaki sposób będziemy mogli odpowiednio wyważyć ryzyko i zwroty. I teraz, no cóż, z punktu widzenia fundacji, z punktu widzenia, właściwie z punktu widzenia także i sektora publicznego, to pytanie jest takie, w jaki sposób możemy wykazać lepszy efekt w porównaniu z alternatywami i w porównaniu z statusem quo. Jak możemy pokazać opinii publicznej, że zapłacenie ludziom po to, żeby zajmowali się kwestiami społecznymi, niekoniecznie, że to ma być sektor publiczny, że to przynosi lepsze wyniki, na których chcemy wywrzeć wpływ, a także jest to korzystne dla budżetu. W jaki sposób możemy uzgodnić pewien rynek czy procesy na tym rynku? Jak możemy przekonać inwestorów? I jeżeli mamy tutaj to pokazać na skali, to możemy mieć taki hurtowy rynek inwestycyjny. To właśnie w taki sposób możemy zredukować koszty w sektorze publicznym, możemy uzyskać lepsze wyniki społeczne, jeszcze wygenerować zwroty finansowe. I w jaki sposób można to zawrzeć w kontrakcie, ponieważ wiąże się z tym ryzyko. I to ryzyko jest też bardzo ważne. A zatem dziękuję Państwu za uwagę.